I maneczku, cześć czołem, czeski z tej strony, a dzisiaj wybieramy się w podróż. Podróż naszym tym gruchotem. Kurczę, właśnie, szkoda, że nie można. Znaczy, właśnie nie wiem, czy nie można, ale podejrzewam, że nie. Odłączyć w ogóle tej przyczepy? Chyba nie da się. Żeby odłączyć w ogóle tą przyczepę i żeby po prostu jechać tylko tym przodem. No ale trudno. Nie da się, to się nie da. Siadamy na pokład. To jest tu. Zamykamy wajchę. Cyk. Ładowanie w 96%. Dobra tam. Wysiąść 7% to już jest dosyć ładny ten. Dobra, ale czemu nie jadę? Jadę. Jadę albo nie jadę. Bierzemy się tym razem w tą stronę, bo tu po drodze jeszcze pozbieramy to, co nie pozbieraliśmy, a i też będziemy musieli po drodze robić sobie przystanki takie na napełnienie energii, napełnienie tlenu, wody i tym podobne, nie? Bo to też... Oczywiście nie wziąłem ze sobą żadnych w tym momencie materiałów, ale myślę, że sobie po drodze po prostu pozbieramy te materiały, żeby też je później po drodze można było wykorzystać. No, myślę, że damy radę jakoś. A pójdziemy w tą stronę, bo tam, że pamiętam, że raz, że nie pozbierałem tego wszystkiego, co chciałbym pozbierać. A dwa, że tam na dole jeszcze jest też dużo materiałów, nie? Przecież tam część pozbierałem poza odcinkiem. A dwa, że chciałbym po prostu porzucone tablety pozbierać, a wiem, że w tą stronę tam mieliśmy dalej. Cyk. Dobra. Trochę tak strasznie czuła jest ten kamera, jeżeli chodzi o te pojazdy. Chyba, że to się gdzieś w opcjach da zmienić. Czułość myszy. O. Dobra, spróbujmy. Dobra, chyba jest trochę lepiej. Dobra. I chyba tu pierwszy przystanek sobie zrobimy. O. Podeszłem do pozbierania troszkę. Bylebym też pozbierał. Wiem, że też właśnie to na filmiku ktoś mi zwrócił uwagę, że tam gdzieś też mieliśmy tablet po drodze. Gdzieś w szafie i wydaje mi się, że to mógł być tablet, faktycznie. To może też od razu po drodze gdzieś tutaj zgarniemy, jak będziemy jechać w tą stronę. O, widzicie, tu mamy na przykład wodę, nie? Takie te plamy. Dobra. Cyk. Cyk. Jak to wygląda z energią? Bateria tam jedzie w miarę. Dobra, a my sobie przy okazji po prostu pozbieram. Znaczy nie będę zbierał już tam wszystkiego po kolei w środku. Bo wiem, że tutaj to w środku to pozbierałem. Ale no. Porozmontowujemy sobie to, co możemy. I tyle. I pyk, ostatni element tutaj, proszę bardzo. Tu bazy. Czy są tam jeszcze jakieś takie, widzę, kabelki, ale już może bez przesady. Jeżeli chodzi o rozmontowywanie tych, o tutaj, tych pierdołek. Dobra, zaznaczmy sobie na mapie, że to jest już... A sobie to zaznaczam ikonką, nie? O tą, cyk. Dobra. Chyba tam teraz. Zobaczmy sobie też, ileż to... Cyk, 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 cyk. Szkło. Silnik,
Elektronika, płytka, fotowoltaika by się przydała, bo nie będę mógł zbudować sobie. Bo jak nie muszę zamykać drzwi, one same się z tego co pamiętam zamkną. Tak jest. Fotowoltaika to dziś pozbieramy jeszcze, nie? Chyba nawet tam przed sobą, w tym budynku widzę. Chyba nie wszystkie te tutaj czarne to są woda, ale woda to i tak łatwo znaleźć, bo mamy ze sobą też cicho poszukiwania wody. A poza tym wiem, że na mapie... Aha, tylko że jak macie, jak jesteście w pojeździe, to nie można mapy odpalić. To też chyba powinno być zmienione moim zdaniem. A nie wiem, czy tutaj fotowoltaikę też złapiemy. Bo tutaj chyba jest zebrana cała fotowoltaika. A nie, są tam jeszcze. A są tam jakieś te z fotowoltaiką. Przęciuchy. Tyk. Dzień dobry. Tyk. Hello, my friend. How are you? Proszę bardzo. Ogniwo fotowoltaiczne. A jest, dawać mi tutaj. Dobra, no to teraz już jesteśmy, znaczy jeszcze może nie jesteśmy, bo duży panel to potrzebuje 15 tych fotowoltaiki. Nawet nie wiem, czy ja tyle nazbieram tutaj. A raczej nie, ale to jesteśmy jakoś tam w stanie jeszcze przeżyć. Dobra. Kolejne cięcie mnie tutaj czeka. Muszę się chyba schylić. I kolejna baza rozebrana. Rychu cychu. I po strychu. Tyk. Czekajcie, 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 bo teraz tak. No tu mamy wodę po drodze. Tutaj jest teraz przed nami. Ja bym tutaj dał ledzenie na czerwono. O, przed nami kolejna baza do rozebrania, którą pewnie, żebym tam nie rozebrał. Zobaczmy też, co tam nazbieraliśmy. Trochę cementu, szkło. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. O. A, bo to jest fotowoltaika. Okej. No trochę jeszcze mało jej zebraliśmy. Ale powiedzmy, że baterii jeszcze mamy dosyć sporo. A, tam było te duże z tymi. Okej. Okay. Po drodze też byśmy mogli na przykład sobie podładować wodę, czyli tlen. Znaczy wodę też, bo mamy jakby trzy zbiorniki na trzy pojemniki na wodę. Ale to jeszcze, bo nawet jeden mi jeszcze nie zszedł cały pojemnik, tak więc to jeszcze możemy sobie troszkę pojeździć. W drodze widzę też jaskinie, tylko że teraz pytanie, bo z tym uranem to my i tak jeszcze nic nie możemy zrobić. Pytanie, czy warto zaglądać do jaskini? No jak jesteśmy teraz już tutaj, to możemy się tak przynajmniej przejść, zobaczyć to o. Właśnie, a czy ty ja będę mógł tutaj... ...włożyć... ...na przyczepę w tym momencie? O ile to w ogóle to będą te jaja. Ja bym se tutaj jeszcze... ...pozwiedzał w takim razie tę jaskinię. No, otwierać. Open the door. Ja widzę tak samo, takie same ułożenie tej jaskini jest. Bo tego chyba nie mogę, nie? Nie, nie mogę. Potrzebowało coś falszego. Nie wiem, czy czasem te jaskinie wszystkie nie mają takiego samego ułożenia czasem.
Chyba tak. A przynajmniej, o, widać tutaj już uran. Sianę uranową. Że tu się coś dzieje. No, to widać, że możemy zebrać uran na pewno, nie? W miejscach. Ja bym chciał tylko te jedno jajo. Dobra, 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 dobra. Pytanie, czy ja te jajo po prostu będę mógł dać na pakę. To mnie interesuje. Bo uran to chyba na razie mi nie jest do niczego potrzebny. Nie wiem, czy w ogóle są jakieś technologie, jak tak przeglądałem, które wymagają od nas uranu. Możecie przynajmniej mi dać... O, czekaj, gdzie jest to jajo tu? No mi się w tym samym miejscu chyba. Możecie mi dać znać, czy w ogóle uran w tym momencie, w tej wersji Early Accessu, czy w ogóle jest warto zbierać uran? Dobra, chodź. Chodź. Mnie interesuje tylko teraz jedno. O! Zebrało się to jajo. Czymkolwiek by nie było. To się zebrało. Zadajmy tylko. Zastanawiamy tylko, co to jest to jajo teraz. A w sumie to tak nie widać, nie za dużo to daje. Dobra. Ale tutaj to ja będę miał troszkę zbierania i też, ale też widzę dużo fotowoltaiki. To będziemy mogli sobie pierdknąć. Nie wiem czasem, czy to nie było tutaj. Gdzie w szafce mogło być panel ten. Nie widzę znaku zapytania. Ale dobra, to zróbmy teraz tak. Bo fotowoltaika będzie dla nas teraz istotna. Ale w pierwszej kolejności pozbieram tą fotowoltaikę. Po prostu jak zbieram 20 tej fotowoltaiki, to po prostu sobie zrobić panel słoneczny, żeby mógł się ładować ten nasz ruchot. A ja bym wtedy sobie po prostu zaczął zbierać resztę bazy po prostu. Tutaj tą rozbierać, nie? A ten niech nam się po prostu ładuje. Chyba muszę przestać mówić po prostu. Tak po prostu. Bo tak coś chyba założyłem, że za dużo tego. Dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Dobra, dziękuję. Tu widzę jeszcze coś mamy. Ile tej fotowoltaiki mamy? Plus 6 tam, 15. Myślę, że nam starczy już, żeby zrobić fotowoltaikę i podłączyć. O. Cyk, elektryczność. Płyta aluminiowa. No to jesteśmy też w stanie. Płyta aluminiowa plus elektronika potrzebna. To plus nie to. Elektronika plus to. Piewanko. Leciało ostro. Tyk. Po prostu niech się ładuje. Elegancko.
Ja co prawda mogę sobie od razu też tutaj, na przykład, uzupełniać energię skafandra bezpośrednio. I oto tutaj naszym. No i elegancko. A jeszcze tak 500 metrów, a widzimy, gdzie jest woda, nie? A, ale to wody to na razie i tak nie potrzebuję. Bo jeszcze mamy dwa oddzielne zbiorniki z wodą. Nie wiem, czy to tutaj były te. Chyba nie. Otóż nic nie widzę. To nie tutaj, bo to było gdzieś dalej z tymi szafkami. Dobra, ja sobie tutaj potnę to nieco. I jak zwykle wrócę do was za chwilę. No, chamy. No, weź to. No, weź. Dobra, dzięki. Dobra. Zmywamy. Zbieramy nasz ten. To trzeba było tak pierw ten kabel. A to był mały panel słoneczny? Nie, nie mówcie mi, że ja zrobię mały. Przepraszam, a dobra, tam ja nie chcę wcale tego. Ja bym tutaj przedkładał może takie rzeczy, które już mam, na przykład stówkę, nie? Żeby tak też. Może tak, zróbmy to tak, 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 tak. I tak. Teraz tak, tu mamy coś pełnego. Wykryto odwodnienie. A, no i oczywiście płytki scalone to też kładziemy od razu tutaj. Ten ładunek wybuchowy może też. On mi nie jest potrzebny do budowy niczego na razie. Fotowoltaika, a resztę rzeczy to już nie mamy. Za dużo. Dobrze. No i co? I prawie się tam coś tam naładowało. Dobra. Tylko ja teraz nic nie widzę. A w ogóle to trzeba teraz tak. Mapkę. Tutaj ikona cyk. Kolejny punkt. O, i teraz tak, pójdziemy sobie tutaj, a przy okazji, albo, tak, ledzenie, cyk. Chciałem od razu zobaczyć, dobra, wymienimy sobie butle z A2O, cyk. Chciałem zobaczyć od razu, jak tam pójdzie uzupełnianie, tylko że teraz jest akurat ciemno. Dobra. Wow. Dobra. Mamy światło. Kurde, ale fajny ten łazik taki. Mega on jest zrobiony, powiem szczerze. Widać, że chyba najwięcej w tej grze. Ojej, tylko tutaj mi się coś widzę. Zaczyna klatkować gra. Widać, że chyba najwięcej w grze poświęcili na doszlifowanie tego łazika, coś mi się wydaje. A jakoś tu chyba zjedziemy, nie? Bo i tak tam dalej jest ta baza. Dobra. Żyjemy. Okej. Dobra, ja chyba w tym momencie tutaj bym sobie i zaparkował blisko tej wody. Bo my sobie podłączymy i energię, i. Cyk, 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 dobra.
Głód mi tutaj zaczyna doskwierać. Zjemy tu ocyk. Żarcia to jeszcze mamy. A i teraz tak. Weź to wyłącz. Włączymy sobie latarkę. I rozumiem, że tu jest woda, tak? Tak. No to teraz tak, oczywiście sobie na wodę. Nie, nie. Życie? Nie. Chyba woda. Na pewno średni panel słoneczny to sobie to trzeba będzie tutaj pierdyknąć. Ja się tak zastanawiam się. No, no czasami się zaświecił na zielono, a za chwilę już nie ma zielonego. O, teraz jest. Dobra. Tyk. Dobra. Piąteczka. Len. Tyk. Teraz tak. Na wodę. Na wodę, poczu, jedzenie, życie. Zasoby. Studnia, o, właśnie. Cyk. W ten sposób. Tylko teraz tak, bym potrzebował jeszcze zbiornik metanu, zbiornik tlenu. Ja nie pamiętam, jak to się... Nie, to nie tak. To było jakieś rozszerzenie. O, 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 o. To... Pamiętam teraz, gdzie to się obsługiwało. Tutaj? A, no jest. Wypełnij zbiornik z wodą, wypełnij zbiornik z tlenem. Okej. Okay. Aha. I teraz chyba trzeba było zrobić zbiornik z tlenem. Tak? Dobrze pamiętam? O, tak. Cyk. I teraz robimy szósteczkę. I podłączamy tutaj. A my możemy tutaj też, o, uzupełnić sobie H2O. Cyk, cyk, cyk. Źródło puste. No trudno się mówi. Ale to będzie mogło się teraz ładować. Gdzie uzupełniać też? Ja wiem, że chyba gdzieś tutaj był jakiś taki motyw uzupełnienia tlenu. A, chyba że ja bezpośrednio mogę w tym czymś uzupełnić tlen. Tutaj. Czekajcie. Podłącz wtyczkę, nie. Okej. Okay. W tym razie, gdzie ja mogę uzupełnić len? Tu? Tu nie.
Ojej, teraz będzie problem. A czy ja mogę na przykład tak uzupełnić? Tak. Niby tak. Tylko musi to się nazbierać. Dobra, zostawmy to na razie tutaj. A my się po prostu przejdźmy na piechotę do... tutaj. Niby mała baza. Ale też nie jestem pewien, czy ja czasem właśnie tutaj czegoś nie zostawiłem. Dobra, to może od razu też się za to weźmy. Cyk, elegancko. Śluzę zaraz tutaj wyrąbiemy. Cyk. A nie, tutaj nie było tej szafek. Gdzie były te szafki, gdzie niby chyba coś zostawiłem? Patrzmy sobie na mapkę. Bo tu nie widzę żadnego znaku zapytania. A my jedziemy w stronę w ogóle tutaj. Tutaj po drodze też są jakieś rzeczy. Może to było tutaj? Nie, nie widzę tutaj znaku zapytania. Dobra, ale my sobie tak pomału tutaj wszystko pod... Tu jest też woda. Już nie widzę znaku zapytania. Tutaj też nie. Dobrze. Pozwiedzamy se. A kurczę, niedobrze, że nie widzę znaków zapytania. Ale często tu widzę, że koło są te źródła wody gdzieś koło jakiejś bazy, co będziemy mogli sobie po prostu robić przystanek i rozbierać to nieco. Dobra. Bierzmy się do roboty. Kolejna baza na Marsie znikła z powierzchni Marsa. Czy my tutaj jeszcze powinniśmy zostać? To zależy od poziomu... bateria naładowana, tylko martwi mnie tutaj. Musiał po prostu sobie chyba przełączyć to na... o tu. To wtedy też powinno szybciej nam naładować. Brak butli do naładowania. A, dobrze. Water refilled. Tutaj tak. I teraz? Za mało tlenu. Energek. No tak. Git jest słaby troszkę, ale mam nadzieję, że nam się to ładuje tutaj. Ja na razie zobaczymy sobie tutaj to. Jak tam? Energię to sobie tutaj załaduje. Ale tak widzę, że tlen tutaj słabo ładuje. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej to zrobić w ten sposób. Kurde, nie mogę sięgnąć przechowywane. Okej, teraz się ładuje.
Nie wiem, czy czasem nie byłoby łatwiej po prostu to odłączyć. I po prostu poczekać, aż tutaj się nazbiera ten tlen. Znaczy, teraz już poczekać, bo ale się po prostu mogliśmy to... A ile w ogóle mieści taka butla? My nie wiemy, ile mieści. Się zastanawiam, ile potrzeba, żeby taką butlę napełnić też, nie? Pełni... Tak, o. Napełniła. No i do pełna. No to się tak bardziej opłaca, to tak zbierać. Syk. Zbieramy. Syk. Dawać mi tu. Koniec tego dobrego. Zmywamy się, chłopaki. A, jeszcze ten. Panel. Kolejny przystanek. A, to już zebrane. No to musimy tutaj sobie ikonkę odpowiednią nastawić. Tutaj kolejny przystanek tutaj. Tyk. Na czerwony punkt. Oho. Jedziesz? Jedziesz. Łostro. Dajesz, malinka. Podjedziesz pod każdą górkę. O. Nawet będziesz szaleć tutaj, proszę bardzo. Ale to będzie chyba trochę łatwiej wjechać. Łojmijmy. Trochę tutaj. Kurde, to będzie chyba długa wyprawa. A przynajmniej chcę pozbierać jak najwięcej tabletów i jak najwięcej odblokować tych technologii. Żeby jak wrócimy, to byśmy mogli po prostu odblokować już też jak najwięcej. O, i teraz jaka prosta droga, ładna. Ślady ładne. Fajne te ślady jeszcze zostawia tak na tym piasku. Fajnie to wygląda, tak realistycznie nawet, bym powiedział. No, jak, bo chcę, jak wrócimy do domu już z tym gruchotem, to chcę, żebyśmy już mogli odblokować wszystkie możliwe technologie i pobawić się trochę tym, nie wiem, jakimiś odrzutowcami, jakimiś innymi rzeczami. Może coś tam jeszcze dobudować. Ojej, ale mi tutaj sklatkowało. No, widać, że jeszcze gra też potrzebuje trochę optymalizacji. Ale to nawet, jak się włącza tą grę, to jest informacja o tym, że no, trzeba jeszcze troszkę optymalizacji i tym podobnych. Tymczasem, Borym Lasem, dzień dobry. Tam też coś widzę. Jaka kupuła tam wyrasta, nie? Dobra. Tyk. Czy my tutaj coś z czym mieliśmy? Chyba nie za bardzo. Dobra. Jemy. Wiecie, tutaj teoretycznie wiem, że tam w środku jeszcze pewnie te mniejsze elementy można pociąć, ale biorąc pod uwagę, jak jeszcze nie jest takie dokładne te cięcie, to nawet by mi się nie chciało uważać na te pomniejsze rzeczy. I chyba na razie nie ma takiej też te potrzeby, tak mi się wydaje. Syk. A proszę bardzo, jak to szybko tutaj idzie. Ciekawe, czy możemy trafić na jakieś takie... Też jak to ma być symulacja niby takiego Marsa, to nie powinno być. Ale chciałbym trafić na jakieś takie ślady życia obcych. Znaczy, no mamy niby te jajka takie jakieś dziwne.
Tylko czy to są dowody na łopcych? Można by pewnie było się kłócić, nie? Dobra. To tam szybko poszło. I od razu tutaj zrobił mi koniec, syk. Tu mamy tak po kilka nawet. I w tych chyba bazach nie byłem. O, Lipka, bo tu też mamy. Ledzenie. Dobra, może pojedziemy pierw tutaj. Ale tu już chyba nie było mnie, czy wy pamiętacie co innego? Dobra, chodź, jedziemy, Stefan. To jest niedaleko, 500 metrów. Wydaje mi się, że tutaj jak byliśmy w tej bazie, to my już wracaliśmy po niej. Ale mogę się mylić. Chociaż tutaj na dole... Nie pamiętam, czy ja tutaj byłem. Ojej, znowu klatkuję. Znaczy, to na pewno się przekonamy, o ile będą tu jakieś po prostu itemki, bo ja zbierałem itemki, nie? A jeżeli tutaj po prostu będą itemki... Nie, tu chyba byliśmy też, coś mi się wydaje. Jakoś kojarzę to. Nie, jak tam wygląda poziom baterii? Nie, poziom baterii jest spoko. Ja teraz sobie zapiszę może grę, bo dawno nie zapisywałem, a... Dziko by było teraz stracić wszystko. Tu chyba byłem, mi się wydaje. A przynajmniej nie widzę żadnych fantów. Zebrania. Dużo też pozbieram sobie też tych punktów, nie? Dobra, nie będziemy tam otwierać od razu. Wchodzimy na pełnej. Dużo zdobywać właśnie nazwę. Już mam, już zobaczcie, przez tą wyprawę pozbierałem 4 punkty materiału i 1 punkt mechaniki. No właśnie, a tutaj mi się wydaje, że... I tu mi się wydaje, że na filmiku właśnie zwróciliście uwagę, że tu był tablet. Ale tu widzę, mi tu poznikało. Ciekawe. Wydaje mi się, że to właśnie ta baza była, gdzie było zwrócone mi uwaga, że tu było jakieś coś. A nie ma tego czegoś. Dobra, trudne się mówi. I tak wszystko pozbieramy. I kolejnej bazy nie ma na mapie. Sobie od razu tutaj zmieńmy ikonkę od syk. Tu już zaznaczyłem też tutaj na czerwono tę bazę, bo tutaj przejdziemy turę, druga, trzecia. I pojedziemy gdzieś dalej. W ogóle jestem ciekawy, czy faktycznie tych znaków zapytania teraz nie mam, czy... Czy po prostu to jest jakiś kolejny błąd, który mi się wkradł do gry. A nie, mam nadzieję, że to nie jest jakiś błąd, który mi nie wygenerował teraz tych tabletów na ziemi albo niczego innego. Przekonamy się, jak dojedziemy do miejsc, gdzie... Dobrze. Gdzie powinno coś być na podłodze, a tego nie będzie, nie? Dobra, tu sobie pozbierałem już trochę o tych surowców, no proszę bardzo. Dobra, to co, jedziemy dalej. Aha, dobra, od razu może... Refractory. Tyk. I jedziemy. Tam. Teraz w tamtą stronę. I tam chyba już mnie nie było wtedy na tym. Chociaż kurde, nie jestem pewien, szczerze powiedziawszy. Nie jestem pewien. Może ja tutaj wszędzie byłem, dlatego nie ma nic na mapie.
Wiesz, wydaje mi się, że tam już nie dojechaliśmy. Z drugiej strony, czy ja miałem 4 km, czy 5 km, jak ja wtedy jechałem na tym skuterku do domu? Tego nie pamiętam. Wiem, że na farcie zdążyłem powrotem do domu. Aczkolwiek wydaje mi się, że tą bazę byliśmy, ale tutaj już chyba nie. Przekonamy się. Bo jeżeli faktycznie przy tej bazie już nie byliśmy, to powinno coś leżeć na podłodze, nie? Cokolwiek, nawet jakieś żarełko. Albo kurde jakąś płytę, albo cokolwiek powinno leżeć. I na mnie czekać. I wołać. Chodź, weź mnie. Zgarnij mnie z podłogi. Zjedz mnie. Jedzono, jedzenie takie powinno leżeć, nie? I mówić, zjedz mnie. Jezus Maria, zagapiłem się tam z boku na tą bazę i bym prawie przyrzynął w kamień tutaj. O, tak przyrzynałem. Dobra. Nie no, tutaj jestem... Chociaż z drugiej strony, w sumie nie wiem. Niby jestem pewny, że tu mnie nie było. Nie no, takiej kopuły na pewno nie widziałem. Otwierać. O, proszę bardzo, tu już leżą rzeczy. Czyli tutaj już mnie nie było. Żarełko. Żarełko. I nie wiem czasem, czy jakiś tablet tutaj nie leży właśnie w szafce. O, i nasionka. No, no to teraz to zaczynamy na nowo. Dzień dobry. Wykryto odwodnienie. Nie, no jeszcze mamy. Weź mi tą szafkę. I uj, bo ja chcę tu o do elektroniki się dobrać. Coś gdzieś jeszcze leży? Tam nie, tam jest te butle z moim tym. A tak się jeszcze rozglądam, czy coś tutaj jeszcze gdzieś do zebrania. Chyba nie. Przeczytajmy se tableta. Bo po to, żeśmy się wybrali generalnie, nie? O. Pasywny przyrost kompostu. Przejmuję prowadzenie badań dr Clark. Projekt, którym się zajmę, połączy dwie bazy i obejmie pokrewne dziedziny. Zwieńczeniem badań będzie porównanie otrzymanych wyników. 10 luty 2055 roku. Edit. Od czasu deszczu meteorytów kilka tygodni nie mamy łączności z drugą bazą. Należy do ekipy inżynierów, którzy wznowią połączenie. Końcowa faza badań zbliża się do mety. Okej. Okay. No dobrze. Teraz by się przydało jeszcze wyłączyć przede wszystkim światła, by nie tracić energii. Cyk. Tutaj to bym sobie włożył tamten. To w ogóle kartofle chyba, nie? Znalazłem. Wydaje. Dobra, przede wszystkim to... Czemu się to nie stakuje tutaj? To jest też trochę chore, że jak zbieracie rury, to się nie stakują one w tym. Dobra, no to tutaj już mamy rzeczy, które możemy zbierać. Jakieś tablety, nie tablety i inne bajery. To już mi się podoba. Kolejna baza przed nami. No. Będę musiał sobie gdzieś zrobić jakiś... Ojej. Proszę mi tu nie klatkować aż tak. Widzę jakaś duża, większa. Tam dalej też będzie. Myślę, że te dwie sobie załatwimy. Jednym zamachem. To teraz chciałbym sprawdzić, gdzie tu jest jakieś źródło wody. Ile będzie tu jakieś? Średnio. Tutaj dopiero źródło wody.
I tu byśmy mogli się podłączyć i wszystko naładować. A to myślę, że nam starczy spokojnie. Obskoczymy te dwie, później pojedziemy do tej. Tak. Dobra, weźmy sobie tutaj bliżej, zaparkujmy. Dobra. Jak to tam stoi? Stoi, stoi. To ma leżeć. To będzie stać. Ta! Dobra, fotowoltaika już tutaj widzę. O, tu widzę tablecik. Tyk. Fotowoltaika. Tu w środku widzę. O, tu jeszcze coś jest. Jakiś ten. Ład? Nie. Płytki stalowe, okej. Okay. Mogą być i płytki stalowe. Dobrze. Open the door. Ja nie będę tutaj otwierał jak kulturalny człowiek, tylko od razu z piłą. Nie ma co się krzanić. Dobra. I cyk, wchodzimy jak do siebie. O, a tu widzę. Właśnie, szklarnię trzeba będzie kiedyś zrobić, ale to też muszę odkryć szklarnię, nie? Coś leży. O. Perełko się ma. A i to koniec chyba. To bym tak oddzielnie porozbierać. Mogę. Tutaj bym mógł takie te akurat mogę sobie pobierać. Bo tu mogą być ciekawe rzeczy, jakieś elektroniki, nie elektroniki i te sprawy, nie? No. Tak kurde, taką szklarnię też przydałoby się zrobić kiedyś, nie? U siebie. I na te drzewa też. Ale to trzeba by było pójść w botanika, a ja na razie nie zdobywam punktów w botanice. Bo mocno idę materiały i tym podobne. Ale to z czasem myślę, że wszystko, do wszystkiego dojdziemy. Po malutku. Na luzie. Jak na początku wiem, że o, płytek mi brakuje scalonych, to tak zobaczcie ile już nazbierałem tych różnych płytek. Mała, średnia, mała. Czy dużych widzę, tylko nie mam, ale duży to też jeszcze do niczego mi nie było potrzebne. Dobra, przede wszystkim też odczytajmy ten tablet, który tutaj znaleźliśmy. Szybsza uprawa. Pierwsze projekty uprawne Marsa okazały się sukcesem. Miałem okazję zebrać wszystkie badania w jedną całość. Najbardziej czasochłonną częścią było sprawdzanie, czy rośliny faktycznie zapewniają odpowiednią ilość energii. Początkowe egzemplarze nie nadawały się do spożycia, lecz udało mi się wyodrębnić nowe odmiany przystosowane do potrzeb Marsa. I to jest z 2045 roku, tak więc widać, że tutaj rozpiętość tych lat jest. Aha, dobra, to nie będę tu już zaznaczał, bo tutaj i tak widzę przed sobą ten kolejny nasz punkt badawczy. Albo może odwiedzin, może trzeba było powiedzieć. Dzień dobry bardzo. Czy tutaj znajdziemy jakieś fajne rzeczy do naszej tej? Czy tylko do rozebrania sporą ilość fotowoltaiki. Cyk. Dobra, sprawdzajmy oczywiście pierw. No tutaj tak jakby to miało działać jeszcze. I tu wyświetla. Dobra, mamy coś w środku. Element. Tu mamy żarełko. Tu jakiś płyta pewnie. A, stalowa. Tu coś jeszcze jest.
A tutaj ten nawóz, czy jak to tam, odpady organiczne. Ale ja chyba jeszcze się ich nie nauczyłem, jak ich wykorzystywać do jakichś... To chyba wszystko. Czyli resztę trzeba będzie zezłomować. No to zabieramy się za to. I cyk, nie ma bazy. Jeszcze co ciekawe, między tymi tam tutaj fotowoltaikami znalazłem porzucony tablet. Gdzie on tutaj jest? Tu. Zaawansowane złącza, raport załoganta. 47. Informuje, że z dniem dzisiejszym zakończono opracowanie dodatkowych udogodnień budowlanych, które poszerzą możliwości planowania bazy. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi mądrze. Dobra, to może teraz tak zrobię. To tak. Tak. Tego już mamy coraz więcej. Cyk, cyk, cyk. Rurencje. O Jezus, ile tych rurek. To nazbierałem. Dobra, i tyle. Pora ją wybrać. Nie to, chciałem sobie włączyć już reflektory, bo zaczyna być ciemno. I teraz lecimy tutaj, bo tutaj będziemy mogli się podłączyć z wodą, no i tym samym prądem tak dalej, żeby się podładować. I tam niedaleko też jest baza. Nie wiem, czy ja tutaj jak jadę, to z górki nie będę musiał zjechać gdzieś. Dobra, trudno się mówi. Najwyżej na hardkorze. To nie może na hardkorze, temu ten nie może, a ja mogę, więc jadę sobie tędy. No i tutaj będziemy sobie mogli też podłączyć właśnie całą tą, całe taństwo. O, właśnie. Tylko teraz tak przez te bum bum bum. Dobra. Mam z tej strony podłączenie. Dobra, to teraz tak. Byśmy musieli tak fajnie zaparkować, żeby to wszystko ładnie łapało. A to jest zresztą duże, nie? O, to w taki sposób. Dobra. Dobra. I teraz tak. Budowanko. Elektryczność. Ja bym zbudował od razu dwa te panele, żeby drugi też mógł zasilać. O, był. Chwilę. Się tego nie rozumiem, trochę tego budowania, że czasami się pojawia, a czasami znika. Jak not enough? Aha, rur. Ja tutaj rury odłożyłem. A tu rury potrzebne. Dobra, przerzućmy. Nie mogę zrobić. Aha, pewnie zahaczyło ten hełm. Ale co ciekawe, najśmieszniejsze było to, że ja pamiętam, że jak grałem jeszcze w wersję taką beta, to ja ten hełm przecież zmieniłem, co ja zginąłem, nie? Tak z ciekawości chciałem ten hełm sobie pobawić się. Cyk. Podłączamy. Cyk. Teraz tak. Bawimy się jeszcze tym drugim, drugą rzeczą. Czyli zasoby. Studnia. Okej. W ten sposób. Cyk, 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 cyk. Budowanko. Tak. Do tego robimy to. I do tego zrobimy sobie zbiornik z tlenem. Cyk. I do tego zrobimy sobie zbiornik tlenu.
Nie pamiętam, z której strony to się dawało tutaj. Voilà. I piąteczka. Podłączamy. Tak. Dobra. I tymczasem borem lasem idziemy zwiedzać też tutaj. O. Już tu mam jakieś dobre rzeczy. Widzę tableta. Widzę tableta tam. Apteczka. Silnik. A ciekawe, czy jak jest mały silnik, to też jest duży silnik. A tutaj widzę, że chyba nic nie ma. Tutaj coś leży. Żywność chyba. Elektronika. Podobna. Czy tu coś mamy? Nope. That's wrong. Tu widzę tableta, to zaraz też się do niego dostaniemy. Open the door. Dobra. Mam cię. Od razu przeczytajmy. Drukowanie baterii. 52 już. Ponieważ otrzymany z ziemi plik niezbędny do wydruku wielu komponentów uległ zniekształceniom, a oczekiwanie na instrukcję od ERA opóźnia nas, opracowałem niezbędne modele 3D. Jeszcze jedno. Gubernator bierze na siebie wszelką krytykę spowodowane tą samą wolką. Ja jestem czysty, a prace postępują terminowo. O, to w ogóle widać, tak jakby tu jednak jakaś fabułka też była. Dobra, dawaj mi tutaj płytę. 50%. Ale tam mamy jeszcze butle z oksygenem. Dobra, chyba widzę, że więcej tutaj przynajmniej nic nie znajdę. A podobno też te, rozkładając te prysznice, czy cokolwiek to, to też można znaleźć fajne rzeczy. Elektronikę i te sprawy, nie? Dobra, idziemy dalej. Otwierać. Tyk. 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 Dzień dobry. Żywność. Tu chyba widzę samą żywność. Energia. Ale tej żywności tutaj jest, panie kochany. Czy ja tutaj będę miał zapas na kurde parę lat tej żywności. Cyk. Trochę takie wrota jak do tych. Do... A, dobrze, tu jeszcze panele i te sprawy. O, tu takie duże panele. Dobra. Chyba tyle. Już więcej tu nie znalazłem. Ja sobie porozbieram to wszystko jeszcze. I oczywiście... A to się dosyć szybko zbiera. Tylko tutaj sobie w środku jeszcze pozbieram. Ja to sobie oczywiście pozbieram jeszcze. Ale my się już pożegnamy. W tej wyprawie kamperem po Marsie. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej jechać i dalej odkrywać, mam nadzieję, jak najwięcej tabletów. I też... Masz jakieś nowe rzeczy? Poznajduję, nie wiem, jakieś inne budowle, bo widzę, że tutaj zaczynają się już często powtarzać te budynki. Ale jeszcze zdarzają się jakieś takie inne niż wszystkie. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie.
i do zobaczyska w kolejnym odcinku wyprawy kamperem po Marsie. Nara!